Halo, tu Brzoza, lat 36, od 20 lat na diecie. I Szczęściara, lat 40. Na diecie, odkąd pamiętam. Zabrzmiało trochę jak w klubie AA, no ale tak jest, bo niedaleko pada jedzenie od uzależnienia. Chyba będziemy tu opowiadać naprawdę grube historie. Nasze i wasze, ale ugryźmy to od początku. Zapraszamy na 5. odcinek pod tytułem Grube historie poszły na trening. Dzień dobry. No czy dobry, to się zaraz okaże. Szkoda, że nas dzisiaj nie widzicie, jesteśmy w strojach sportowych, Ela jest świetnie przygotowana, przyniosła nawet gumy oporowe. Co ty tam jeszcze masz? Hantelki i przyrząd, który nie wiem do czego służy, to może nasz gość nam później dokładnie mi wytłumaczy, natomiast no mam to ze sobą, bo nie wiadomo, w każdej chwili możemy zacząć trening. Jest z nami dzisiaj Agnieszka Niedobylska, moja ulubienica, znana w sieci także jako Burn It by Niedobylska. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkie moje strong siostry. Cześć. No to skoro w nazwie masz o spalaniu, to ja tak przewrotnie zapytam, ile razy spaliłaś się na diecie? Jaka była ta twoja droga żywieniowa? Czy zawsze było tak ekstra? Byłaś taka fit, wspaniała, nie popełniałaś żadnych błędów żywieniowych? Mów mi tu zaraz. Jeśli chodzi o żywienie, to teraz jest najlepiej. Teraz jest zdecydowanie już wszystko tak poukładane, już w zasadzie od paru lat, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast 30-20 lat temu, no to raz, że wiedza nie była tak dostępna jak teraz, jeżeli chodzi o żywienie. No dwa, że mieszkałam z moimi rodzicami, później mieszkałam w internacie, gdzie mnie żywili, więc też nie miałam za bardzo wpływu na to, co jem, ile jem, jaki jest rozkład makroskładników, ile ja tam witamin dostarczam, więc różnie bywało, ale generalnie wydaje mi się, już teraz wiedzę, z tą wiedzą, którą mam dzisiaj, że raczej jak byłam małą dziewczynką, to raczej nie dojadałam, bardzo dużo trenowałam, a mało jednak jadłam. A co trenowałaś jako dzieciak? Ja trenowałam pływanie, trenowałam gry zespołowe, lekkoatletykę, w zasadzie wszystko, no co jak tam ona było ma możliwe. Wyglądać inaczej, Ela? To całe życie. Właśnie, i to jest bardzo ważny wątek. Całe życie, jeżeli się utrzymuje formę, to całe życie tą formę się ma. No, to nie jest tak, że my teraz mówimy o treningu, zaczniemy trenować, ja będę sobie trenować pół roku, a potem wrócę do dawnych złych nawyków. No bo to nie ma sensu. To ja już sobie ustawiam w ogóle głowę tak, że będę z tą Niedobylską do końca życia. Ja jeszcze nie zaczęłam, ale nigdy nie wiadomo. Zapraszam. Może Ela. Będę, jak ty to nazwałaś, ja Bern siostra? W oczach, że ty. Że ja będę Bern siostrą? Bern siostra. Tylko nie, żebyś nie spłonęła, uważaj. Strong siostra. Strong siostra, widzisz, ja już Bern. Płonąca siostra. Tak. Siostra tu płonie, bo zresztą nie każdy wie, ale to bardzo ciekawy wątek. A Aga jest strażaczką z wykształcenia, z zawodu. No, więc tutaj to ogień, ogień musi być i Ela ma świetne, ogniste, hot pytanie na początek. Nie mogę się doczekać, zadaj je. No to jest pytanie, które założę się, że taki 90% słuchających po prostu chciałoby zapytać, czy każdy musi ćwiczyć? A właściwie, czy każdy powinien ćwiczyć? Świetne Może to pytanie. Niektórych zaskoczy, ale nie. No i teraz właśnie zaskoczona. Wszyscy mówią piątka. No ja jestem zaskoczona, bo ja myślałam, że ona mi powie oczywiście, że tak. No może większość powie, co ona gada. No tak, ale tutaj jest ale, tu jest bardzo duże ale, bo jeżeli zdefiniujemy sobie teraz, co to znaczy w ogóle ćwiczyć, to wyjdzie nam, że ćwiczenie to jest już jakiś dedykowany ruch, to już jest coś zaplanowanego, przypuśćmy, no tak sobie na potrzeby tego podcastu ustalmy, że to już jest jakaś jednostka treningowa. Te ćwiczenia już się zawierają w tej jednostce treningowej. Czy to będzie 10 minut rozciągania, czy to będzie krótki pilates, yoga, czy zajęcia wzmacniające, czy to będą przysiady, martwe ciągi w ćwiczeniach siłowych, no to jest to już jakiś zaplanowany ruch. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o czynnościach takiej spontanicznej aktywności fizycznej, którą każdy z nas wykonuje w ciągu dnia, no to już nie będziemy tego nazywać ćwiczeniami. Tak się umówmy. Więc odpowiadając na twoje pytanie, nie każdy musi ćwiczyć. Jeżeli jest wszystko w porządku z naszym ciałem, jest wszystko w porządku z naszym zdrowiem, nie mamy żadnego dysbalansu mięśniowego, żadnych dysproporcji, nasz kręgosłup jest mocny, prosty, nie mamy żadnych bóli, czy w szyi, czy gdzieś tam pod łopatką, czy w ogóle tak nas nic nie boli, bo nasz tryb życia też nie jest siedzący,
nie jest nienaturalny, bo umówmy się, że siedzenie dla człowieka nie jest czynnością naturalną i nie jest zdrową. Dlatego też to ale jest bardzo ważne, bo teraz pokaż mi, wskaż mi osobę, która nie potrzebuje ćwiczyć. Jeżeli no większość z nas jednak siedzi w ciągu dnia parę godzin, więc też powinna jednak ćwiczyć. No ale no nie musi ćwiczyć z kolei 4 czy 5 razy w tygodniu, wykonując trening siłowy. Absolutnie nie. Natomiast powinien to być zaplanowany trening i ćwiczenia dedykowane pod to, żeby przeciwdziałać temu, co sobie w cudzysłowie psujemy w ciągu dnia. Ja chciałam przeczytać teraz fragment maila od naszej słuchaczki Doroty. Gorąco wyczekiwałam grubych historii. Właśnie skończyłam. Żeby nie było, to przesłuchałam go w trakcie sesji cardio na Orbitreku. Idealnie wpisał się w mój 40-minutowy trening. Przeszłam przez dużo zabiegów od baniek chińskich aż po masaże bandażowe. Do tego wątku jeszcze wrócę. I co myślę? Że nie ma co oszukiwać innych kobiet, aerobik i delikatne skakanie 2 razy w tygodniu to aktywność dla kotka, a nie kobiety, która musi schudnąć. Co na to Niedobylska? No trochę w tym prawdy jest, żeby osiągnąć swoje rezultaty, jeżeli naszym celem jest schudnięcie, no to 3 razy w tygodniu to jest taka jeszcze trochę rekreacja. Od 4 razy w tygodniu to no, już możemy powiedzieć. Na tydzień ma 7 dni, no. No to 5, co? 5 no, to jest to takie, żeby osiągnąć no, efekt? 5 to już dużo. No, ja tak 4 to jest, tak jak programuję zresztą też w moich planach, 4 to jest taki akurat. Może być oczywiście więcej. Mogą to być jednostki przecież wcale nie trwające 80 minut. Mogą to być krótsze jednostki. Natomiast ta częstotliwość też jest ważna, ale nie jest też ważne, tak jak powiedziałam, to ile my mamy tych jednostek treningowych, ale też jest ważne, ile my mamy tej aktywności takiej spontanicznej takiego ruchu w ciągu dnia. Ile my tych, jak to się mówi teraz, kroków robimy. Czy mycie też okien na Wielkanoc albo spacer z psem jest aktywnością spontaniczną? Jest aktywnością, to na pewno. Na pewno też będziemy to wliczać. Będziemy to na pewno wliczać do naszego spalania tygodniowego. No ale no nie będą to, jakby nie zaliczajmy tego do jednostki treningowej. No to jest dobra wiadomość dla naszych słuchaczek, które na Wielkanoc zjadły dużo mazurków, że już spaliłyście, dziewczyny, spokojnie. Także nie macie co sobie wracać do poprzedniego tygodnia, martwić się. Zapomnijcie o tym. To kompletnie. Ale no, to... No nie, no też nie, no możemy to zaliczyć jako takie cardio, no takie... Cardio. Właśnie, a cardio to, poczekaj, bo ja jakoś chyba źle definiuję aeroby. Aeroby to co dokładnie jest? Bo ja myślałam, że to jest takie skakanie, wiesz, że sobie włączę trening jakiejś trenerki i tam pajacyki, to nie aeroby? Aeroby to będzie taka aktywność, w której będziemy się trzymać odpowiedniego zakresu naszego pulsu. Czyli mówi się o tym tak potocznie, że jeżeli jesteś w stanie z kimś rozmawiać swobodnie, to znaczy, że jesteś w tej strefie cardio. Czy będzie to chodzenie, czy będzie to ćwiczenie na eliptyku, czy będzie to jakieś bardziej energiczne sprzątanie, no to też będzie cardio. To ja dlatego podczas tych czynności nie rozmawiam z nikim, bo moje tętno po prostu szaleje i musiałabym no, właściwie tylko dyszeć. Albo jakieś takie znaki dymne tylko komuś wypuszczać. No dobra, słuchajcie, ale jak dobrać ten trening do siebie? Czy ty słyszałaś o takich badaniach genetycznych, które podpowiadają ci, jaki rodzaj treningu powinnaś wykonywać? O co w tych badaniach chodzi? Tak, tak, słyszałam o tym. Są już takie badania genetyczne, które... Bardzo drogie, słyszałam. Bardzo drogie, tak. Ale one nam mówią tyle, że my mamy predyspozycję do pewnych ćwiczeń. Może nie do pewnej dyscypliny sportowej, bo tu nie chodzi o to, że nam tam wypluje wynik, że jesteśmy predysponowani do tego, żeby grać w tenisa konkretnie albo ćwiczyć jogę, tylko wyjdzie nam, że jesteśmy bardziej predysponowani do sportów wytrzymałościowych bądź do sportów bardziej szybkościowych, bo to wszystko zależy od rodzaju włókien mięśniowych i jakby tej proporcji, jakie mamy. Natomiast to tak, to oczywiście tak. Jeżeli ktoś ma ochotę dowiedzieć się i jeszcze się w ciągu swojego życia nie dowiedział, co bardziej lubi robić, czy bardziej jest predysponowany do szybkościowych ćwiczeń, czy bardziej lubi biegać przez 3 godziny,
No to można sobie zrobić jak najbardziej. Ela, nie rób tych testów, bo jak wyjdzie ci, że sprint na przykład. Nie, nie, ja w ogóle się nie podejmuję. Ja bym się na pewno bardzo zdziwiła. Zaraz by się okazało, że ja po prostu jakiś mam, nie wiem, albo skok w dal, albo jakieś biegi, także ja wolę nie robić. Ja się zastanowię jeszcze, co chcę tam sobie ćwiczyć i bez testów na razie. To przeskoczmy do takiego pytania a propos skoków w dal. O te brazylijskie piękne pośladki, które widzimy na Instagramie i te pięknie wyrzeźbione brzuchy. Mamy pandemię, siłki pozamykane, wszystko nam dookoła krzyczy, nie ćwiczcie, nie róbcie tego, więc czy to, powiedz prawdę, czy to jest realne, żeby dziewczyny takie jak my, które zaczynają dopiero tą drogę treningową, zbudowały sobie z gumami oporowymi, z hantlami taką masę mięśniową, żeby rzeczywiście wyglądać chociaż podobnie? Czy to jest niemożliwe? Czy potrzebne do tego są maszyny? Bardzo dużo pytań w tym jednym pytaniu. Wiem, jakoś tak się rozpędziłam, ale spróbuj. Ale spróbuję, podejmę się tego wyzwania. Wyzwanie z niedobylską. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, to one będą miały efekty bardzo szybko. To jest takie szczęście początkującego. Czy chcemy schudnąć, czy chcemy budować masę mięśniową. Na początku ten progres jest bardzo szybki, bardzo zauważalny. Schody się zaczynają później, więc na początku dla osoby, która chce schudnąć, czy ona będzie ćwiczyć z masą własnego ciała, czy ona będzie ćwiczyć z dodatkowym sprzętem, to i tak będzie dla niej dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o budowę mięśni później, no to już się zaczynają problemy, bo trzeba zadbać o odpowiednią progresję treningową, później już ćwiczenia z masą własnego ciała będą niewystarczające. Dlaczego? Dlatego, że mięsień bardzo szybko adaptuje się do tych warunków, które mu zafundujemy. Więc jeżeli będziemy cały czas korzystać z tych samych gum oporowych i z tego samego obciążenia, to nasze mięśnie się zaadoptują. Co to znaczy? Że jeżeli, ujmując to bardzo prosto, jeżeli dzisiaj weźmiesz hantle o wadze 20 kg i podniesiesz je, przypuśćmy, przesadziłaś trochę, no wyciśniesz, ale dobra, je nad głowę 8 razy, to za 2 miesiące ten sam ciężar wyciśniesz nad głowę 30 razy. A jesteś już, zmieniasz zupełnie zakres, czyli twoje mięśnie są mocniejsze, jesteś bardziej wytrzymała i niestety będziesz już pracować na takim zakresie, który nie będzie zakresem hipertroficznym, który nie będzie odpowiednim bodźcem. Hipertroficznym, czyli? Sprzyjającym budowie masy mięśniowej. Okej, czyli jakby po prostu moje mięśnie będą wyglądać nadal tak samo, nie będę się posuwać do przodu z efektem, o to ci chodzi. Żeby posuwać się do przodu z efektem, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, musimy spełniać parę założeń. Między innymi będzie to musiał być odpowiedni bodziec mechaniczny. Musimy dźwigać odpowiednią masę procentową naszego ciała, żeby pobudzić ten mięsień do wzrostu. Musi być jednym z warunków, chociaż niekoniecznym, jest uszkodzenie włókien mięśniowych po to, żeby one regenerując się stawały się coraz większe. Oczywiście do tego musi być odpowiednio sprzyjająca gospodarka hormonalna i tak dalej. Dlatego dla takiej osoby początkującej dźwiganie małych obciążeń będzie wyzwaniem i będzie powodować wzrost masy mięśniowej. Natomiast jeżeli ty już rok będziesz tak sobie dźwigać i dłużej, no to będziesz potrzebowała do tego większych obciążeń. No z tego, co mi piszą dziewczyny, które ze mną ćwiczą, ona cały czas, a to w zależności od okazji. Na urodziny kolejne 5 kg. Na walentynki dostały od męża, od chłopaka kolejny zestaw talerzy, żeby sobie dokładać, bo ten, który już mają. Mówimy talerzy sprawia takich do sztangi. Że wiesz, zestaw z Ikei. Nie. Dobra. Ja bym dostała prezent. Taki pewnie bardziej. Tak, dokładnie. Ale czy jak jesteśmy przy właśnie zestawach i talerzach, to czy są ćwiczenia dedykowane typowo mężczyznom i typowo kobietom, czy to właściwie nie ma znaczenia płeć tutaj? Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to nie ma takich, które dzielimy na ćwiczenia dla kobiet i ćwiczenia dla mężczyzn. Natomiast jeżeli chodzi o cel, to chyba się zgodzicie ze mną, że zazwyczaj kobiety mają inny cel treningowy niż mają mężczyźni. Czyli jeżeli chodzi o budowanie sylwetki, kobiety chcą teraz, jesteśmy w 2021, moda jest taka, żeby mieć duże pośladki. I wąską talię. Wąską, znaczy to akurat wynika, właśnie, to dobrze, że to powiedziałaś, bo ja jestem zwolenniczką proporcji. Dla mnie, jeżeli kobieta ma same po prostu duże pośladki,
nie wygląda to dobrze, bo proporcje są zaburzone. Raz, że już proporcje są zaburzone, jeżeli chodzi w ogóle o wygląd tej osoby, to ja jeszcze patrzę pod kątem zdrowotnym. To nigdy... Ale że to nie jest dobre dla kręgosłupa? Zaraz o niego zapytam. Zazwyczaj takie kobiety, które mają bardzo duże pośladki, a bardzo chude ramiona, to są często przygarbione. Prawdopodobnie jest jakiś tam dysbalans mięśniowy, no bo to też o tym trzeba powiedzieć. No i tak, zazwyczaj to są słabe ramiona. Nieodpowiedni mięsień dźwiga całe ciało trochę, no, tak. Patrząc na taką osobę, no jest to nienaturalnie rozbudowany po prostu jeden mięsień. To też może jak popularny na Instagramie, ale no, jest szokująco. Ja jestem zwolenniczką raczej takiej budowy, która jest proporcjonalna. Zresztą to, co się ocenia na zawodach kulturystycznych, znaczy na zawodach sylwetkowych, to bikini fitness na przykład, to są proporcje, czyli to musi być odpowiednio duży pośladek, ale przy odpowiednio szerokich plecach i odpowiednio szerokich barkach. I to razem ma nam tworzyć proporcje, fajne dla oka, ale też zdrowe. Czyli nie może być tak, że mamy nad wyraz mocne, rozbudowane plecy przy klatce, którą mało kto z kobiet robi, ćwiczy. Mhm. Więc ja jestem akurat za tymi proporcjami. Czy możemy sobie treningami siłowymi naprawić kręgosłup? Możemy, tak, możemy. Wady kręgosłupa bardzo często, choć nie zawsze, wynikają ze słabości naszych mięśni. No oczywiście jeszcze z tych wzorców, które mamy, oczywiście z braku jakiejkolwiek aktywności i z tego, że za długo na przykład siedzimy, za długo siedzimy z nogą jedną założoną na drugą, bo mamy taki nawyk, albo leżymy zazwyczaj na jednym boku, gdzieś przekręceni w dziwnych pozycjach, nawet nie zdając sobie często z tego sprawy, że siedzimy przed telewizorem w pozycji, którą po 3 godzinach jakby... No, która już nam robi krzywdę. Oczywiście ona nam nie zrobi krzywdy jutro, ale w konsekwencji paru miesięcy będzie powodowała właśnie krzywienie się na przykład kręgosłupa. Więc jeżeli mamy słabe mięśnie, no to możemy mieć też za jakiś czas krzywy kręgosłup, czy to będzie skolioza, czy inna wada kręgosłupa. Dlatego wzmacnianie mięśni przy około kręgosłupowych, czy wzmacnianie pośladków, bo bardzo często słaby kręgosłup bierze się ze słabych mięśni pośladkowych. Dlatego nie, moda modą, ale ćwiczenie tych pośladków ma też aspekt zdrowotny, bo ten średni pośladkowy jednak nam trzyma ten kręgosłup w ryzach. Może się przyczynić do tego, że ten kręgosłup będzie się prostował. Także można to ćwiczenia siłowe można potraktować jako zdrowotne. Tylko one muszą być dedykowane, one muszą być odpowiednie dla tych osób. Muszę tu wtrącić dygresję a propos tego, że mówiłaś, że złe siadanie może być przyczyną kłopotów z kręgosłupem. Ja uwielbiałam siadać tak, że sobie podwijałam jedną nogę pod drugą, tak na krześle. No i wypadł mi dysk, ale ponieważ wtedy trochę ćwiczyłam tak, powiedzmy z trenerką taką, wiesz, że w telewizorze, to mówię, kurde, no jak nic, mam zakwasy. I przez miesiąc, myślałam, że mówię, Boże, no ale... Nie wydawało mi się, że to aż tak ciężko, bo później przestałam już to ćwiczyć, to zrzuciłam to na materac i dopiero po miesiącu się zorientowałam, że mi wypadł dysk. Także nie radzę siadać z nogą podwiniętą i w życiu bym nie wpadła na to, że powinnam wtedy, jak już się wszystko wyprostowało, żeby w to unikałam jak ognia siłowych ćwiczeń, jakichkolwiek. Jak tylko widziałam na siłowni, bo tam była rehabilitacja później, takie i później też był powrót na siłownię, takie właśnie ćwiczenia siłowe, to ja mówię, w życiu nie, przecież mi to wszystko strzepnie, wiecie, w proch się zamieni. I nie przypuszczałabym, że to jest to, o czym mówisz, że wzmocnić sobie niektóre mięśnie tam, że tylko wydawało mi się, że już będę do końca życia robiła takie leciuteńkie, żeby tylko tego kręgosłupa nie ruszać. No i z tymi leciuteńkimi zostałam na najbliższe 10 lat, czyli stąd jest to. Można sobie ten kręgosłup uszkodzić i teraz pamiętasz, Ela, jak w jednym z pierwszych odcinków mówiłam o tym, bo już ćwiczyłam z Niedobylską, że ja się z nią spotkałam i że super jest to, że ona mi pokazała, bo gdybym ja te ćwiczenia wykonywała sama, to nie wiem, czy ja bym była taka hopsa, zadowolona, bo no, powiedziała mi o bardzo takich fajnych, prostych rzeczach, wiesz, jak tą deskę robić, którą ty robisz w trójkącie. Ja robię w trójkącie. Na przykład, albo jak robić te przysiady, jak wysunąć pupę do tyłu i tak dalej. Także to bije do tego, że gdyby ktoś sobie pomyślał, no dobra, no ale ja nie stać mnie na tą trenerkę, to żeby sobie pójść nawet jeden raz, jedno spotkanie jest ekstra, bo już zapamiętujesz, potem powtarzasz i mózg to zapamiętuje i już zawsze wykonujesz to dobrze. Tak, zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Czasami dobrze jest się nagrać i porównać siebie
do trenerki. A właśnie, bo nam się może wydawać, że Boże, inaczej robimy, to ja to zrobię. Słyszałaś? Porównać siebie do trenerki, no to porównać, ja nie wiem, jak ja bym... ruch. No tak, ale okej, okay, ale ja musiałabym to obejrzeć chyba naprawdę pod wpływem jakiejś mocnej melisy, żeby sobie usiąść i spokojnie na przykład porównać się do ciebie. Nie, podobnie. Mówię o tym, że dlatego mówię o tym, bo często się kobietom wydaje, że one dobrze ćwiczą, dopóki się nie nagrają. Jak one się nagrają, na przykład wysyłają mi... Ja przed lustrem ćwiczę. O, ja sobie kupiłam takie lustro, bo nie miałam w pokoju, miałam tylko duże w łazience i teraz sobie zaczęłam z tą trenować. Kupiłam lustro, bo właśnie zastanawiałam się i teraz tak sobie patrzę, teraz to lustro mówią, A teraz ludzie mówią, no nie mam lustra, no to już nie mogę. Dokładnie. Nie, muszę kupić lustro. Tak. Zależy wszystko jak, od tego, jak szybko się uczymy, bo można się nauczyć dobrej techniki, ćwicząc z kimś przez internet. Ja teraz już to wierzę naprawdę szczerze, bo mam taki feedback od osób, które ze mną trenują, że one się nauczyły ze mną trenować i idą później do trenera i okazuje się na takie zajęcia indywidualne, że one się nauczyły ćwiczyć. Tak, ale ty podczas tych treningów rzeczywiście mówisz, ja też oprócz tego, że się razem widziałyśmy, spotkałyśmy, to ty tam na tych nagraniach mówisz, że pamiętaj, powtarzasz to, pamiętajcie, wciągajcie brzuch, albo tu się bardziej, pamiętajcie, że tu musicie być proste. Ty to powtarzasz i to jest super. Tak myślę sobie, że jak wymyślam takie rzeczy, które miałyby mnie zniechęcić, to jeszcze może takie rzeczą, która mogłaby zniechęcić wiek na przykład, że okej, okay, wiesz, bo gdybym miała 20 lat, to by mi się z tobą łatwiej trenowała, a teraz już na pewno jestem za to, co za stara, żeby tak fikać. No i czy wiek ma znaczenie? No, żeby tak fikać, jakbyśmy fikali w wieku 20 lat i mając 60, Nigdy nie pofikamy, no bo to już... No, umówmy się, to już nie jest to samo, choć powiem, że moja babcia, jak zaczynałam treningi live, jak tylko się pandemia rozpoczęła, już następnego dnia Niedobrska miała live, to moja babcia ze mną ćwiczyła i ona tam komentowała. Ile lat ma babcia? Aktualnie ma 76. No i ona mówiła, no ja robię, wnuczko, no ja ćwiczę, tylko ja po prostu no, robię tam co drugie powtórzenie, czy co trzecie. Ale super, że robi, kurczę. Więc oczywiście to trzeba dobrać odpowiednią intensywność, odpowiednie obciążenie. No, w takim wieku, jeżeli ktoś wcześniej nie dźwigał, to trzeba też zaznaczyć, że jeżeli ktoś wcześniej nie był aktywny, nie dźwigał, nie brał jakichś tam dużych obciążeń, nie jest pewny swojej techniki, no to w wieku 76 lat trudno będzie mu się nauczyć i trudno będzie mu się wytrenować. Ale moje doświadczenia też rodzinne pokazują, że da się utrzymywać to przez wiele, wiele lat. Czy moja mama, która jest instruktorką fitness, jest po 50, czy jej siostra, no cały czas są w formie i startują, moja ciocia akurat startowała jeszcze niedawno w zawodach kulturystycznych i trzyma tą formę i cały czas dźwiga coraz więcej, także da się w wieku, ja mam taki zamiar, mam nadzieję, że wy też, w wieku 60-70 lat wciąż. Ja bym chciała, mówię serio. Ela nie patrz tak na mnie. Nie, ja mam wrażenie, że ja będę w wieku właśnie 60 lat, to ja będę w ogóle w najlepszej swojej kondycji takiej, naprawdę. Że szczytowa forma. Będę w szczytowej formie, że mi się teraz to zaczęło. Taki, wytatuujesz sobie tu tak Bernit Bajniedobylska. Ja w ogóle się nie zdziwię. Tak może być. Będę takim przyczajonym tygrysem ukrytym lwem. Chciałam wrócić do maila Doroty, bo nie poruszyłyśmy tego wątku, chyba dosyć ważny, wydaje mi się. Ciekawa jestem, jaka jest twoja opinia a propos dodatkowych zabiegów podczas trenowania, czy też po treningach, czyli na przykład bańki chińskie, masaże wyszczuplające, czy jakieś mocniejsze masaże też na mięśnie. To polecasz, to relaksuje, powinniśmy to robić, czy sobie darować, to nie ma żadnego znaczenia. Może was zawiodę, bo ja nie jestem specjalistką od takich zabiegów beauty, jeżeli chodzi o ciało, natomiast na pewno to, co mogę polecić, to są masaże wykonywane przez specjalistę, mówię o takich masażach mięśni, czyli ja profilaktycznie chodzę do fizjoterapeuty po to, żeby mi pomasował to, co ale trzeba. Ale raz w tygodniu chodzisz, czy częściej, nie, czy rzadziej? Rzadziej, tak, rzadziej. Można częściej chodzić, jeżeli jest coś do zrobienia, jeżeli jest coś do naprawienia. Ale ostatnio pytałam się moich dziewczyn, które ze mną trenują i polecają szczotkowanie na sucho. Na pewno, gdybym miała czas. Ja nie ćwiczę, a się szczotkuję. Na pewno gdybym miała na to czas i pieniądze, no to pewnie chodziłabym na jakieś masaże, właśnie, tak kasa, może jakieś takie masaże limfatyczne, tak, żeby, bo na pewno to coś daje, natomiast czy to jest, trzeba też
to wyważyć. No ale to właśnie, jak już jesteśmy przy kwestii pieniędzy, no to rzeczywiście zabiegi mogą być drogie, ale to wspomniane szczotkowanie nie jest drogie. Ale to się sama szczotkujesz? Opowiedz mi o tym. Sama się szczotkuję na sucho. Ale taką szczotą. Taką szczotką, która ma taką sierść jak końska. Jezu. I to jest super ekstra, dlatego że bardzo to poprawia ukrwienie ciała. Tak, i po tak. prostu, ja robię to przed kąpielą, niektórzy robią to po, właśnie tego jeszcze nie wiem, to muszę się dowiedzieć, która wersja jest lepsza. Zabijesz mnie, ale wpadłam właśnie na nowy odcinek. Zabiegi. Żeby zrobić te zabiegi, no bo to jest no to, fajne. Bo już widzisz, to możemy same w domu zrobić, a co? No bo powiedziałam o szczotkowaniu, ale nie wiem czy przed, czy po, także jest o co pytać. Dobra, wyznaczanie celów. Jak to zrobić rozsądnie? No ja już dzisiaj wiem, że naprawdę zakładam w głowie, że potrzebuję jakichś takich 2 lat, żeby osiągnąć cel, który ja sobie założyłam. To jest gruby cel, więc dlatego 2 lata. Idzie mi wolno, ale ja się nie jeszcze jestem z siebie strasznie dumna, bo ja się naprawdę przez te 3 miesiące nie poddałam. I ćwiczę 4-5 razy w tygodniu. Więc czy powinniśmy w ogóle zakładać, że na przykład, nie wiem, za miesiąc będzie tak, za 2 miesiące będzie tak? Bo to, czy to nie jest czasami indywidualne i to wcale nie musi tak zadziałać? Nawet jak ktoś będzie po prostu na 100% zajebiście wszystkiego przestrzegał, to może się zgadzać, że 3 miesiące nie osiągnie takich efektów. Mm-hmm. Ania osiągnie takie, a Ela osiągnie inne na przykład. No ale to jest też bardzo zniechęcające, bo no jak właśnie. Sobie założysz ten cel i okaże się, że w miesiąc nie schudłaś tych 5 kilogramów, które sobie założyłaś, no to mówisz, no to sorry. Jak to zrobić? Znaczy przede wszystkim to ja Ci gratuluję Twojej świadomości. Że ty od razu, bo to jest naprawdę rzadkie, że ty wyznaczasz sobie cel na 2 lata. I ona mówi o tych 2 latach, po prostu 2 lata i tak. 2 lata i koniec, słuchajcie, a potem uciekam za granicę, jak się nie uda. No ale właśnie to jest ale to, że większość to kobiet jest mówi. Duży okres czasu, który sobie założyłaś, bardzo świadomy, bo osoby, które nie wiedzą, jak to powinno wyglądać i jak jest zdrowo, będą sobie wyznaczać cel właśnie jakiś bardzo nierealny, 10 kilo w miesiąc na przykład, tak? Zdrowe odchudzanie to jest takie 0,5% masy własnego ciała w tydzień. To jest zdrowe odchudzanie. Podobnie jest ze zbudowaniem masy mięśniowej. Dlatego dobrze jest mieć kogoś, kto pomoże Ci wyznaczyć ten cel, no bo nie musicie się znać na tym przecież, a może Wam się wydawać, że 5 kg to jest zdrowy efekt. No prawdopodobnie nie będzie zdrowy. I to zakład, zdrowy. Że każda tak myśli, każda nasza słuchaczka tak myśli, prawie każda. Znaczy na pewno nie ma czasu, w sensie każda mówi, ale Ty mówisz 2 lata i to jest realne i to jest mądre, ale ja będę tym drugim ogniwem, który powie 2 lata, nie. Ja bym chciała najlepiej, nie mam czasu, mamy kwiecień, najlepiej w połowie maja, jakby to się prawdopodobnie udało. Skończy się tak, że jeżeli już osiągniesz swój cel, no to raz, że on będzie bardzo dużo Cię kosztował, Twój organizm bardzo dużo Cię będzie kosztował, a dwa, że będzie efekt, jak Wy to mówicie, Jojo. Dlatego tu jestem. Wpadnie dzisiaj. I no nie będzie trwały. No i zobacz, jak Ty się w ogóle zmęczysz przy tym. Czy to będzie Ci sprawiało przyjemność? Nie. No bo to będzie katowanie. To będzie coś, co psychicznie Cię wykończy. I jak później taka osoba po takim procesie ma lubić ruch i ma lubić sport? Jak ona ma to robić dla przyjemności? Skoro ona ma tak ciężki cel do zrobienia, że to jest katorga dla niej. Ona nie będzie wstawać rano i cieszyć się z tego treningu, tylko ona będzie niedożywiona prawdopodobnie, ona będzie ciągle chodzić głodna, ona będzie ciągle chodzić zła i będzie musiała to zrobić. Słowo musi się właśnie. Tu pojawia. No to ja mam taki do treningu stosunek, że ja muszę nie, zrobić już trening. Nie, a ja już nie, a ja właśnie już nie. No ale ty masz realny cel, a ja muszę popracować nad realnością mojego celu. No to pracuję. No tak, no będę musiała. No, ale czy te ćwiczenia, bo jak już powiem sobie, dobra, polubiłam te ćwiczenia, lubię je, ale czy poza utratą wagi one mi coś jeszcze dadzą? Dadzą Ci lepsze samopoczucie, endorfiny, które będą się wydzielać podczas tego treningu, spowodują, że będziesz może częściej uśmiechnięta, może będziesz miała lepszy nastrój. A to dlatego ja się teraz tak dużo uśmiecham. No, na pewno. Na pewno dadzą Ci lepsze zdrowie, może lepsze wyniki badań krwi, może zmieni się Twoja postawa, jak zmieni się Twoja postawa, to może Twoja pewność siebie pójdzie do góry. Różne się mogą rzeczy zadziać. Czyli wiesz, same plusy. Same plusy, jak najbardziej. No tylko grunt znaleźć tą aktywność fizyczną dla Ciebie, żebyś nie traktowała tego jako przymus, nie chodziła na siłownię, bo trzeba, tylko znalazła po prostu coś, co Cię cieszy. I to wcale nie musi być bieganie ciężarów, choć ja lubię i bardzo polecam, bo daje niesamowite rezultaty. Natomiast to może być granie w jakąś grę zespołową. W karty. Zespołowa gra. A joga?
Joga jak najbardziej, oczywiście. Ela lubi jogę. No bo jest spokojna, wiesz, bo chyba ja się trochę zniechęciłam do takich podskakujących ćwiczeń. Mm-hmm. A joga ma, wnosi spokój i... No ale to będziemy pewnie o jodze jeszcze szerzej mówić, natomiast tak. Na pewno jest to taką przeciwwagą. Ja jestem taką dosyć szybką osobą i ta joga jest takim chill. Mm-hmm. Joga jest bardzo fajna, pilates, też prowadzę pilates i... Uważam, że jest też bardzo fajną formą ruchu. Bardzo fajnie wzmacnia mięśnie głębokie. Jest praktycznie bezkontuzyjna, jeżeli ktoś to robi poprawnie. I jest też spokojną formą, więc dla osób, które takie formy lubią, pilates polecam. Jogę trzeba czasami uważać z jogą, bo joga w niektórych tych asanach potrafi być bardzo wymagająca. Nawet zwykły pies z głową w dole wykonywany źle. A ty masz takie ćwiczenie. Ostatnio je ćwiczyłam tak, u ciebie. Tak, jeżeli tam chodzi o ułożenie miednicy. Tak. Często się zdarza, że komuś wypadnie, znaczy często, jak rozmawiam po rozmowie z moim fizjoterapeutą, to wiem o tym, że zdarza się po prostu, że komuś wypadnie dysk, bo robi źle tą asanę. Ona dla osób... Joga nie jest taka łatwa. To nie jest... pilates teraz już. To nie jest dla osób, które... jakby może nie wszystkie asany są dla osób, które jakby nic wcześniej nie trenowały i nagle wchodzą, no to zacznę od jogi. To nie jest tak, że my to jest wymagający sport jednak. Nie no, te zajęcia dla początkujących to już są takie, że ja myślę sobie... To gdzieś musi być coś jeszcze przed początkującymi, bo to no jest naprawdę tak jest z każdą grubo. Aktywnością. Czy ty tak. pójdziesz na jogę, to czy ty prawda. Pójdziesz na zajęcia siłowe, to ty od czegoś musisz zacząć. Ten basic, ta baza jest bardzo, bardzo ważna. Nauczenie się odpowiednich wzorców ruchowych. I najpierw powinniśmy się skupiać na tym, żeby doprowadzić do wyrównania balansu strukturalnego. Doprowadzić do tego, żeby często się naprawić najpierw, a dopiero później wzmacniać, dopiero później chudnąć, znaczy można też przy okazji, ale później dopiero budować odpowiednią masę mięśniową i tak dalej. Bardzo często na początku trening będzie treningiem takim wręcz medycznym, jeżeli trafisz na dobrego trenera, który cię dobrze poprowadzi. No ja nie tęsknię za zamkniętymi siłowniami, ale muszę wam powiedzieć, że jak chodziłam na siłownię, to nie podobały mi się tam w ogóle ćwiczenia, ale podobało mi się to, że po jakimś czasie tam jest taka, tworzy się taka, no, jak to się nazwać, taka społeczność, że na przykład wszyscy ci mówią nagle cześć. I ja myślę, Boże, ja należę do tych ludzi po prostu. I oni ci już rozpoznają, fajnie. Ela team. Wprawdzie ja chodziłam tam z książką i sobie na rowerze jeździłam już tam książkę, ale oni to zaakceptowali dosyć szybko. I naprawdę podobało mi się to, że ja mam taką grupę, która w ogóle nie rozumie mnie, ale pewnie dziwi się, co ja tam robię, bo ja nie wychodziłam spocona, no bo słuchajcie, no kartkując książkę, trudno, ale naprawdę to mi się podobało na siłowni. Gdybym miała powiedzieć, że czegoś mi brakuje w takich ćwiczeniach, to czytania jak jestem książki sama, na to siłowni. Czytania książki na siłowni. Okej, okay. Tak. Wiemy już, że 4 razy, 5 razy w tygodniu też fajnie robić ten trening, ale pytanie, rano, wieczorem, czy to jest różnica, kiedy? To jest na pewno kwestia indywidualna. Energii, jaką posiadamy. Każda z nas tutaj siedząca będzie miała swój pik energii w innej porze dnia. I są takie osoby, które wstaną o 5 rano. Ja mam codziennie, mi wysyła jedna z dziewczyn, która jest, wie, o kim ja mówię. O 5 rano wysyła mi zdjęcie, że ona już jest po treningu. I codziennie. Ona już. Może ona, czy ona ale się codziennie? A to dobrze, no bo raz się rozciąga, raz się wzmacnia. No dobrze, ale ty powiedziałaś codziennie, 7 dni w tygodniu, nawet jeżeli to jest rozciąganie, to powinniśmy to robić, czy powinniśmy dawać temu naszemu organizmowi taką odsapkę na zasadzie pójdę sobie na spacer? Spacer jest aktywnością taką, można powiedzieć, takim aktywnym odpoczynkiem, ale lekkie rozciąganie również będzie aktywnym odpoczynkiem. Czyli... Jeżeli ktoś kocha ruch i nie wyobraża sobie w ciągu dnia nie poruszać się w jakiś odpowiedni sposób, to czemu nie? To dopóki nie przeciążymy naszego organizmu, dopóki robimy to mądrze, to jak najbardziej. Więc wiem, że są takie osoby, które o 5 rano wstaną i one już są gotowe i one już po prostu... Ale ja też bym była w sekcji rano. Też byś była? Oczywiście. Ja jestem wieczorna sekcja. Ja jeżeli nie zrobię rano, to tak 16-17 ja nie wiem, co to musiało być za aktywność fizyczna, żebym się podniosła. Na pewno nie. Rano tylko. To ja około może nie piąta, ale 7, 8 to okej. Okay. Po śniadaniu. Właśnie zaczęłam przed i to jest super pytanie, czy na czczo, czy nie, bo słyszałam, że tą jogę to lepiej na czczo, więc przestałam jeść to śniadanie rano, no ale ćwiczenie takie normalne z tobą, gdybym zaczęła rano, no to nie wyobrażam sobie, żebym była bez śniadania. To wszystko zależy od aktywności. Jeżeli ja bym miała pójść na czczo i robić trening siłowy i miałabym akurat ciężkie siady albo martwe ciągi na dużych ciężarach, no to no absolutnie, no nie poszłabym, no by mi się tak ciemno przed oczami robiło, żebym tam chyba zemdlała w trakcie treningu.
Są pewne metody żywieniowe, które nam pozwolą na to, żeby pójść na czczo, ewentualnie po jakimś szejku. Może to być carb loading, czyli ładowanie węglowodanów na noc. Jest to metoda, która nam może troszeczkę pomóc i wtedy nie będziesz potrzebowała śniadania, może tak dużego objętościowo z samego rana. Natomiast wszystko zależy od formy ruchu. Jeżeli będzie to, będą to jakieś aeroby, będzie to spokojny trening, to na czczo możesz dać radę. Na przykład słyszałam, że jogę właśnie na czczo jak najbardziej jest to wskazane. Też pewnie dlatego, że są pozycje odwrócone, więc pewnie też dlatego. Natomiast jeżeli ma być to trening interwałowy, trening wytrzymałościowy, długi trening, trening siłowy, no to wtedy to nie. To wtedy przynajmniej po takim śniadaniu, które będzie w formie koktajlu. Bardzo fajną też metodą jest taka kawa kuloodporna, którą się wypija z białkiem, z jakimś tam tłuszczem, który nam pozwala utrzymać tą energię w ciągu jednostki treningowej. Wszystko zależy, jak pracuje nasz żołądek, w jakim to jest wszystko stanie, co my lubimy, no bo nie każdy lubi wstać, zjeść śniadanie już po godzinie i wtedy być gotowym na trening. Nie każdy będzie też lubił takie rozwiązanie. Niektórzy będą potrzebowali rozkręcić się w ciągu dnia, zjeść jeden posiłek, drugi, trzeci i dopiero po tym trzecim takim naładowanym już pójść na ten trening. Tak? Ale to ile po posiłku odczekać? To jest też bardzo kwestia indywidualna, natomiast od godziny do nawet 2,5 godziny po jedzeniu. Zależy co zjemy, bo jeżeli wypijesz sobie koktajl, który jest już rozdrobnionym pokarmem, twój organizm nie będzie potrzebować włożyć tyle energii do tego, żeby go strawić. Bardzo szybko się wchłonie, szybciej się strawi. No ale jeżeli twoim trzecim posiłkiem, no przypuśćmy po południu masz trzeci posiłek, gdzie masz wołowinę z ziemniakami i z jakąś surówką, no to czasami będziesz potrzebować 2,5 godziny do tego, żeby... Albo 2,5 tygodnia. Ela. Nie, żeby zrobić trening. To trzeba sobie sprawdzić na sobie. Czasami po prostu czujemy dyskomfort, czujemy, że ten żołądek jest jeszcze pełny, że tam jeszcze ta treść nie poszła dalej i nie będzie nam się dobrze ćwiczyło. Będziemy mieć kolki i inne dolegliwości. Czy jest jakaś zasada, która jasno nam powie, że przed treningiem powinniśmy więcej na przykład białych węglowodanów, a po treningu więcej węglowodanów? Czy mamy tu jakąś zasadę, czy to też dostosowujemy do siebie? Zasady są ogólne, tak, są takie zasady. To co przed, a co po treningu? I w jakich odległościach czasowych od razu to ustalmy? Żeby sobie dziewczyny zanotowały. Okej, mam taki film na YouTubie, można sobie też obejrzeć, nawet tam gotuję. Muszę obejrzeć, ale powiedz nam też Ale powiem jak najbardziej. Jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, dobrze, żeby zawierał białko, żeby zawierał węglowodany i dobrze, jakby to była mieszanka. Mówimy o treningu siłowym. Niech to będzie trochę węglowodanów prostych, trochę węglowodanów złożonych i trochę tłuszczy. Około 15-20 gram tłuszczy, tak jak dla nas byłoby optymalnie. Po to, żeby utrzymać energię w ciągu tych następnych 2 godzin, 3 godzin, bo czasami jednostka treningowa trwa 1,5-2 godziny, mówię od rozpoczęcia rozgrzewki. Natomiast jeżeli chodzi o posiłek potreningowy, bardzo fajną, sprawdzoną metodą jest wypicie od razu po jednostce treningowej szejka na przykład, białko, węglowodany proste, i później zjedzenie normalnego, pełnowartościowego posiłku, albo normalnie po jednostce treningowej godzinę, 1,5 godziny nawet po treningu zjeść pełnowartościowy posiłek. Jeżeli to jesteśmy po treningu siłowym, no to fajnie by było ten glikogen mięśniowy uzupełnić odpowiednią ilością węglowodanów prostych. No i oczywiście też sobie dodać to białko. Natomiast od razu chciałabym rozwiać tutaj mit, że to nie jest tak, że ten posiłek musimy, że to białko musimy uzupełnić natychmiast po jednostce treningowej, czy godzinę po jednostce treningowej. Białko musimy przyjąć w odpowiedniej ilości w ciągu całej doby, dlatego że synteza białka no, nie trwa 1,5 godziny. Także to jest ważne. A odpowiednia ilość białka to jest ile? Też w zależności jaki mamy cel, no bo jeżeli ktoś, czyimś celem jest po prostu być zdrowym, no to będzie nawet i 0,8 grama na kilogram masy ciała. Dla kobiety takiej jak ja będzie to od 2 na kilogram, gramów na kilogram masy ciała. No dla mężczyzn no 3 i wyżej, no to są też kwestie indywidualne. Suplement białka serwatkowego. Czy to jest dla każdego, czy tylko dla sportowców, którzy są tak aktywni? A ty nie wiesz co to jest? No to dobrze, to odpowiedz. Ja już wiem.
Co to jest suplement białka serwatkowego? Białko po prostu. Białko w proszku. To jest jedno ze źródeł białka, jakie możemy spożywać. Możesz białko dostarczać w formie produktów odzwierzęcych, mięso, tak, czy jaja, czy sery, czy właśnie odżywka białkowa. Czy to będzie odżywka z białka serwatkowego, czy to będzie izolat z białka wołowego, czy to będzie białko roślinne. Każdy. A to czekajcie, to dobra. Są też to, takie bez laktozy, na przykład ja takie mam, bo też, ja tam z to ja brałam to w takim razie, ale nie wiedziałam, że to się nazywa suplement białka serwatkowego. Brałaś. Bo to taki szejki sobie z tego robiłam. Mm-hmm. To trochę, mm-hmm. wiecie, ja miałam o smaku tam Snickersa, ciasteczkowe, to trochę jak deser było. No. Nie traktowałam tego poważnie. A na pewno nie przywiązywałam do tego wagi, czy przed, czy po prostu mi smakowało. Ja pokochałam te szejki, dodaję sobie, niedobelska mi poradziła, żeby sobie tam wrzucić awokado. I ja sobie to dosypuję, ten proszek, dolewam sobie mleko bez laktozy i to jest takie pyszne. To jest jak jeden posiłek, tak? Tak sobie wrzucam w ciągu dnia. No i oprócz tego awokado jeszcze tam coś masz. No to wrócimy do tego. I wracając jeszcze do pytania odnośnie tego, czy to jest dla każdego, to tutaj warto zaznaczyć, że to nie jest mus, to nie jest przymus. Nie każdy z nas musi sobie zakupić teraz worek odżywki białkowej. To jest po to, żeby sobie ułatwić życie, albo żeby dostarczyć sobie białka, jeżeli nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego białka w ciągu naszych zwykłych, normalnych posiłków w ciągu dnia, takich, które musimy przegryźć, normalnie musimy je przyrządzić, czy z kurczaka, czy z ryby, czy z czegokolwiek. Także to jest dobre narzędzie dla osób, które muszą dorzucić sobie tego białka trochę więcej, ale przymusem będzie dla osób, które mają mnóstwo już tego białka w diecie. No, dla kulturysty no to on czasami no, nie jest w stanie, jego układ pokarmowy nie przyjmie takiej ilości mięsa czy innych produktów, które musi przerzuć. Czasami po prostu musi się wtedy po prostu wspomóc taką odżywką białkową. Natomiast to nie jest konieczne. To bardzo ułatwia życie, bo to jest często smaczne. Tak jak mówisz, masz te swoje smaki, to można dodać sobie do odżywki, to można dodać sobie do płatków owsianych, do owsianki. Ja sobie omlety ostatnio zrobiłam. I to bardzo często pomaga kobietom, bo niestety kobiety bardzo często nie dojadają odpowiedniej ilości białka. To jest bardzo często problem. Ze współpracy takiej indywidualnej, mojej wieloletniej, wynika, że najczęściej kobiety za dużo jedzą węglowodanów, szczególnie osoby, które są na dietach wegetariańskich czy wegańskich. Tak, to zazwyczaj tak bywa, że kobiety dużo jedzą węglowodanów, mało jedzą białka, tłuszczy tam różnie. A można się przebiałkowić, w sensie za dużo tego białka? Przebiałkowić, jakie nie, ładne. Nie, 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 to spokojnie. Okay. Ela już chciała się przebiałkawiać. Ja tak, bo ja myślę sobie, dobra, to jeszcze te, to ma dobry smak, także już tam mi się jakieś otworzyły czakramy. Nie, no oczywiście są pewne mechanizmy, które zabezpieczą, tak, bo to i nerki będą bardziej obciążone, ale no mówmy się, że na tym poziomie, jeżeli nie będziesz jeść co 2 godziny takiej odżywki białkowej, czy tam ogromnych ilości, to nie, to raczej sama się zorientujesz, twój organizm ci podpowie, że to przez jednak stop. Coś nie tak. No dobra, to jak jesteśmy przy piciu, to muszę zapytać o wodę. Czy pijemy tą wodę podczas treningu, czy pijemy po, ile tej wody wypić, czy koniecznie? Przed się napić porządnie? Czy przed się napić do, tak jaką już na wodę zapas? Generalnie polecasz? Znowu 100 pytań, ale jak wiemy, pytań. Radzisz sobie. To są takie wyzwania dla ciebie. Ty nas na treningu, tak. My cię tutaj nie ma na problemu. Podcaście. Generalnie zasada jest taka, że przyjmujemy 35 ml wody na kilogram masy własnego ciała. Czyli jak wyjdzie nam około 50, 2 litrów, to przypuśćmy, okay, tak? Wyjdzie nam 1,80 litra, 2 litry. Do tego dokładamy sobie to, ile my wypacamy podczas jednostki treningowej. A jak sobie to sprawdzić, ile się wypaca? No przecież nie będę zbierać potu i gofy do butelki i tutaj mamy, wiesz, w mililitrach tego No dobrym liczyć. Sposobem jest na przykład zważenie się przed treningiem, po treningu. Ale, ale mi kazałaś wyrzucić wagę. No co nie, ty teraz? Zaraz. Ja ci... Powiedziałaś mierzyć się. Odnośnie wagi. Ona nie ma już wagi. Ja wyrzuciłam, dałam swojemu byłemu odnośnie wagę. Odnośnie wagi, to jeszcze do tego tematu wrócimy, natomiast mówię ci o sposobach, jakich możesz sprawdzić, ile, okay, ile wypasasz, tak? Ile jest dodatkowo potrzebne tej wody. Natomiast umówmy się, że no, dla nas będzie to, no, dla mnie będą to 3 litry dziennie. I teraz kiedy pić tą wodę? Równomiernie w ciągu dnia. Trzeba rozłożyć sobie tą ilość wody. Nie może tak być, że my
bierzemy sobie teraz butelkę 1,5-litrową i wypijamy te 1,5 litra na raz, bo bardzo szybko to wydalimy i to się nie wchłonie tak, jak powinno. Bardzo dobrze jest też sobie stosować takie okna, w których my będziemy sobie wypijać te 0,5 litra 0,7 wody. I dobrze by było, żeby to było okno niekoniecznie po posiłku. Bo niektóre osoby będą miały później problem z trawieniem, bo rozrzedza nam się kwas żołądkowy. No i niedobrze nam to wpłynie później na trawienie, później to się odkłada, później to gnije i mogą się tam różne rzeczy zadziać. Więc dobrze jest się napić wody przed posiłkiem, w takim oknie właśnie półgodzinnym czy godzinnym przed posiłkiem kolejnym. Może to być woda czysta, może to być woda z dodatkiem cytryny. Jeżeli chodzi o rodzaj wody, ja osobiście piję pół na pół. Piję albo wodę wysoko zmineralizowaną, wodę Cechini, muszyniankę. To są moje ulubione. I do tego wypijam sobie wody z Brity, bo na przykład rozpuszczam sobie jakiś kolagen, czy rozpuszczam sobie odżywkę, czy to wtedy nie dodaję gazowanej, bo to wiadomo. To już taka wyższa szkoła jazdy. Ale ja Ania Radowicka mówiła, że można pić wodę podczas posiłku. Ja wypijam wody tak do szklanki. Do szklanki wody możesz, tak, okay, jak najbardziej. Dobra, no tak, bo żebyśmy tu mieli jasność, żeby ktoś teraz nie wpadł w szaleństwo, że już... A tu mówiłeś, że tak, że już jednak wody nie pije. Ale dobra. Nie, no ona mówiła, że można. Sobie, tak. Nie wiem, czy pamiętacie, jak może byłyście małe, ja tak mam, że do obiadu wypijało się strasznie dużo na przykład kompotu. Tak. No, i nie dość, że ty byłaś najedzona z tym, co ty zjadłaś. Jeszcze kilo cukrem dobijałaś. Tak, no właśnie. No tak. Czyli pić wodę. Pić jak najbardziej. Jest ogromna różnica, jeżeli chodzi o cerę, bo myślę, że kobiety nas słuchają o wygląd naszych mięśni, o wygląd naszego ciała, przede wszystkim te zmarszczki się wypłycają. No jak pijemy wodę, to się nie zatrzymuje woda w organizmie, też, czyli nie jesteś też taka, wiesz, napuchnięta. No, no nie ma wyjścia, słuchajcie, no trzeba, no już jak wszyscy mówią, że trzeba, to ja to już, ja już nie będę tutaj opowiadała, że jednak nie, no trzeba, to trzeba. Ale przecież pijesz, widzę. Piję. No bo jestem w tym takim procesie, że staram się te, no 3 litry to nie będę oszukiwała, ale tak 2 litry to już wypijam. No to super. No może chciałam powiedzieć złoto 80, może tam wiecie, no niecałe 2 litry, ale to jest tak, że ja o tym myślę po prostu. Ja nie robię tego tak, że nie wiem jak wy macie, że po prostu pijecie tą wodę. Ja muszę się nad tym przychylić, że pamiętać o tej wodzie. To ale jeszcze... to może taki początek, no ja już może. Tak robię to odruchowo. Na szczęście jest wiosna i lato, będzie można dodawać różne dodatki do wody, bo też chodzi o smak po prostu. A ja nie lubię, a wolę wodę, taką wodę. Ja nie lubię w ogóle soków żadnych, nawet jeżeli to nie jest słodzone, jest nie wiem, wiecie, dobrej jakości. W ogóle nie. Dla mnie woda jest smaczna. No to jesteś szczęściarą. No ty miałaś szczęściarą. Zamieniłeś. Okazało się, że ty jesteś. Okazało się, że ja mam taki nick. Tak. Rozciąganie i rozgrzewka. Niedobylska zawsze jak kończy trening, to mówi tak, dziewczyny, nie uciekajcie, pamiętajcie, bardzo ważne jest rozciąganie. Tak. Dlaczego? Dlaczego ważne jest rozciąganie? Po pierwsze dlatego, że większość osób tego nie robi po treningu. No właśnie, no bo przed rozciągamy się z rozgrzewka, wiadomo, żeby... Tylko to jest wtedy inne rozciąganie. Natomiast dobrze jest... rozciągnąć to, co się spinało po treningu. I nie zawsze będzie to długa jednostka taka rozciągająca, mówimy tutaj o rozciąganiu statycznym, po treningu siłowym, no bo to też nie jest zawsze zalecane, dlatego że na treningu siłowym w pewien sposób uszkadzamy włókna mięśniowe. Ja mówię o takim naprawdę ciężkim treningu siłowym z dużymi ciężarami. No uszkodzimy te włókna mięśniowe, a rozciąganie statyczne może powodować ich jeszcze większe uszkodzenie. Natomiast takie rozciąganie po treningu takim, które robimy sobie przez internet na przykład, czy będzie to trening siłowy, czy trening wytrzymałościowy, pozytywnie wpłynie na naszą postawę, pozytywnie wpłynie na rozluźnienie mięśni, na usunięcie szkodliwych produktów przemiany materii, na naszą regenerację później i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o rozgrzewkę, rozgrzewka dzieli się na pewne etapy. I ja też zawsze, ja tą rozgrzewkę robię dosyć długą. Tak, ja czasami mam wrażenie, że ja trenuję już. A ile trwa ta rozgrzewka? Około 10 minut, czasami nawet dłużej, ale dlaczego to już tłumaczę? Pierwszym etapem takiej rozgrzewki będzie podniesienie temperatury własnego ciała, przygotowanie ciała do pracy. Drugim etapem będzie już taka rozgrzewka bardziej specjalistyczna, dedykowana. To jest bardzo ważne, bo tam będą już ruchy, które mają nas przygotować do treningu, który będziemy wykonywać. Inna będzie rozgrzewka, jeżeli my będziemy wykonywać ciężkie siady, a inna będzie rozgrzewka, jeżeli będziemy przed treningiem typu hopsa-hopsa.
Ważne jest rozciągnięcie, zmobilizowanie stawów. Ważne jest powtarzanie pewnych ruchów, które mają już nam przypomnieć naszemu organizmowi o odpowiednich wzorcach ruchowych. Więc czasami będą to ruchy dynamiczne, a po prostu albo często będą to już ćwiczenia, te same, które my będziemy wykonywać podczas treningu później, tylko my będziemy je później robić z ciężarami. Także rozgrzewka powinna być dedykowana pod trening, który my robimy. Nie zawsze będzie to taka sama rozgrzewka. Oczywiście, że pewne ruchy się powtarzają, bo są pewne ruchy, które są zawsze dobre i zawsze są wskazane. Natomiast ona powinna długo trwać. Jeżeli ktoś robi sobie krzywdę na treningu, to bardzo często jest to spowodowane złą rozgrzewką, albo za krótką, albo źle dobraną. Także to jest bardzo, bardzo ważny element każdego treningu. No a to takie rozciąganie po, bo ja zawsze miałam tak, że myślałam sobie, że to rozciąganie po jest po to, żebym nie miała zakwasów. To chodzi o to? Nie. Aha, no to już dobra. Znaczy to w pewien sposób pomoże ci w tej przemianie materii, jakby tak jak mówiłam, no na pewno ma to wpływ, ale zakwasy nam mijają po maksymalnie 48 godzinach po wykonaniu jednostki treningowej. Kwas mlekowy jest bardzo szybko usuwany z organizmu. To, co nas później boli, to są bolesności mięśniowe wynikające z naderwania włókien mięśniowych. I po to, żeby to już nie są jakby w cudzysłowie zakwasy. No dobra, czyli lepiej nie mieć tych zakwasów, bo to wyjaśnijmy teraz, jak to jest z tymi zakwasami. Dobrze je mieć, bo to oznacza, że to znaczy, że trenowałyśmy, że jak mamy zakwasy, to znaczy, że dałyśmy z siebie wszystko, czy wręcz przeciwnie, lepiej ich nie mieć, bo oznacza to, że źle ćwiczyłyśmy, dlatego mamy zakwasy. Dobrze to rozumiem? Uszkodzenie mięśni nie jest warunkiem koniecznym do hipertrofii mięśniowej, czyli nie musimy mieć takiej bolesności, żeby nam masa mięśniowa rosła. To musimy sobie wyjaśnić na samym początku. Nie każdy lubi mieć zakwasy, no bo następny dzień, następnego dnia jest ciężko usiąść, ciężko wykonywać zwykłe czynności życiowe. Życiowe. Tak. I też ciężko niektórym osobom jest wykonać kolejną jednostkę treningową, no bo jeżeli my mamy taki system, że my 2 dni z rzędu trenujemy, później mamy dzień przerwy i znowu 2 dni z rzędu trenujemy, a pierwszego dnia my już się mając trening full body workout, już się tak zajedziemy, że następnego dnia no ciężko będzie nam zrobić cokolwiek, no to nie jest przyjemne wtedy. Niektórzy nie lubią mieć takich dużych zakwasów. Ja też staram się do aż takich dużych zakwasów nie doprowadzać, jak jestem na przykład po jakiejś przerwie dużej, nie ćwiczę, jestem na jakimś urlopie, na którym ale nie ćwiczę, ty ćwiczysz właśnie no, rzadko no, zdarza. I to też staram się sukcesywnie wchodzić jakby w tą moją intensywność. No ale później już trudno jest o takie bardzo duże zakwasy, takie naprawdę bardzo duże zakwasy, że nie jesteś w stanie możesz usiąść. I tak, jak czyli już to mija. W tym sztosie treningowym, jak ja mówię. Tak, naoliwisz ten organizm tak, że po jakimś czasie już nie masz tych zakwasów. Tak, wytrenujesz go, on dojdzie, zaadaptuje się do pewnych ćwiczeń, do pewnej intensywności i już będzie. To już potwierdzam, będzie bo to ja tak mam. Nie mam zakwasów, Ela. A jedziemy z Elą po nagraniu tego odcinka po zakwas buraczany. Ale a to propos inna, zakwasów. A propos zakwasów. Czy jak już zakocham się w twoich treningach, ale też pomyślę sobie, że chciałabym pofikać, czy to ma sens, żeby sobie każdego dnia robiła inny trening? Zależy od celu. Jeżeli chcesz schudnąć, tak, to każda aktywność dla ciebie będzie dobra. Czyli fikać. Możesz fikać. Możesz raz robić hopsa hopsa. Nie możesz fikaj, sobie lepiej. Raz robić trening siłowy, raz pójdziesz na jogę. Będziesz trzymać dietę, będziesz na ujemnym bilansie kalorycznym. Będzie pięknie, tak? To. Natomiast jeżeli mówimy o budowaniu masy mięśniowej, no to już nie do końca jest dobrze robić co trening coś innego, no bo musimy dać organizmowi pewien czas adaptacji na to, żeby móc zwiększać obciążenie dla danej grupy mięśniowej, ale też nie możemy jakby robić tego co tydzień przez pół roku, bo ten organizm, ten mięsień w końcu się zaadaptuje i będzie potrzebował kolejnego bodźca, więc takie 4 tygodnie czy 6 tygodni na jeden blok treningowy, na jeden plan treningowy, to jest optymalnie dla naszego organizmu. Wtedy będziemy widzieć efekty, będziemy w stanie to lepiej kontrolować przede wszystkim. Ja bym chciała zapytać o strój do ćwiczeń, o buty. Czy to jest naprawdę takie ważne? No nie dla wszystkich, no.
No jak, a mogę w bieliźnie ćwiczyć na przykład? W domu możesz i nago ćwiczyć. No dobra, bo ja tak ćwiczę. No, chciałam się tylko upewnić. Po prostu chciałam się upewnić, że robisz dobrze. Że przez 3 miesiące robię dobrze. No nie chcę mi się w te getry, no. No nie musisz, wiesz, tam no, do zdjęcia to jeszcze ubiorę. No stanik sportowy wiadomo, żeby się wygodnie, żeby było wygodnie. To tak, ale, ale nie chcę mi się. Te getry, to niewygodne. Ja bym jest. Tylko jednej rzeczy unikała. Takich, wiecie, za dużych koszulek. Bo to jak będziesz sobie jakąś pozycję w dół, to przecież się zaplączysz w to. To jest od razu murowane, no, jakieś złamanie. Na golasa najlepiej. Na golasa najlepiej. No tak, no strój musi być wygodny przede wszystkim. Czasami zbyt obciśnięty strój albo zbyt luźny strój, no będzie nam tylko przeszkadzał. No a buty? Bo ja ćwiczę na bosaka, czy ja nie popełniam błędu? Jeżeli robisz ćwiczenia siłowe, dźwigasz, to nie musisz mieć obuwia w domu, jeżeli ćwiczysz sobie. Tak? Na początku też ćwiczyłam na bosaka. Natomiast jeżeli masz ćwiczenia skakane, robisz jakieś hopsa-hopsa, jak ja to mówię, no to dobrze mieć tą amortyzację dodatkową. Czyli dobrze mieć buty, które są miękkie, mają miękką podeszwę. A jeżeli robisz jedno i drugie, to najlepiej mieć takie, które są uniwersalne. Ale jak już chciałabym przez internet to znaleźć, to te marki takie sportowe mają tam, bo nie orientowałam tak, się. Tak, one są zazwyczaj opisane, czy dedykowane są do fitnessu, czy czyli szukać uniwersalnych. Do... Ja nie wiem, jak oni opisują uniwersalne, ja mogę ci podać tutaj, jakie ja mam i jakie wiem, że są uniwersalne. No to dawaj, jakie buty ma niedobylska? Ja akurat lubię Nike i Madcona, to są buty, które odkryłam trenując crossfit. I jak dla mnie sprawdzają się bardzo dobrze. Jeżeli coś się sprawdza na crossficie, a crossfit jest takim sportem bardzo wszechstronnym, bo tam mamy i skakanie, i gimnastykę, i mamy dźwiganie ciężarów, to będzie się sprawdzać również i w domu, jak będziesz łączyła te dwie formy ze sobą. Podeszwa nie może być za miękka, jeżeli dźwigasz, jest to niebezpieczne dla twoich stawów. Podeszwa nie może być twarda, jeżeli bardzo dużo skaczesz i jeżeli dużo biegasz, bo to też nie będzie zdrowe w konsekwencji oczywiście paru miesięcy. To jeszcze jest takie pytanie do Niedobylskiej, bardzo ważne, czy jak ja już pokocham ten sport, to czy będzie ja się, niedługo? To co będzie niedługo, czy istnieje ryzyko, że ja się uzależnię? Może tak być, ale, no, ale ja ci tego życzę. Czy to jest realne ryzyko? Czy to jest niebezpieczne uzależnienie? Każde uzależnienie jest może niebezpieczne. Być niebezpieczne, uzależnić się można od wszystkiego. Boże. Ale... Bigoreksja to się chyba nazywa. Tak, ale jakbyś miała do wyboru uzależnić się od piwa albo uzależnić się od sportu. To lepiej od treningu z Niedobylską. To od treningów zacznę, tak. Sprzęt nie taki jak ma Ela tutaj podręczny, z którym chodzi i pewnie gdzieś tam na ulicy ćwiczy. Oczywiście. Czyli nie taki do torebki, tylko już taki poważniejszy, który możemy mieć w domu, to jest duży wydatek. Jakie są widełki cenowe, tak żeby sobie, no żeby mieć w domu taki mini zestaw treningowy potrzebny do treningu na przykład z tobą? Podczas pandemii te ceny, jak wiecie, bardzo się zmieniły, bo poszły tak w górę te zestawy handli, no oczywiście biznes, tak? Teraz chyba już się trochę ustabilizowało. Wydaje mi się, choć nie robiłam wczoraj rozpoznania rynku, że zestaw handli 10-kilogramowych na jednej handli, czyli 20 kg w zestawie, można już kupić za 250 zł. W takiej walizeczce, handle, które będą rozbieralne, czyli będą nam się mieścić na mojej powierzchni. Zestaw gum oporowych to też różnie, ale myślę, że 100 zł, 150 zł, to my się już spokojnie zaopatrzymy w gumy mini band i w gumy power band. I ten sprzęt, który wymieniłam, to jest takie a mini band, przepraszam, że ci przerwę, mini band to te od krótkie power... gumki. A power band? Mini band to są to takie krótkie gumki, które zakładamy na przykład nad kolano, no to jak mam, aktywizujemy pośladki. A power band to są te grubsze, dłuższe, przepraszam, dłuższe gumy, to ja przyniosłam możemy... power band. No dobrze. Przyniosłam powerbank, jak nic. Jela, rozpakuję. Ale i dzisiaj. Chciałam tylko jeszcze sprostować, że ja nie przyniosłam w takim razie handli, tylko hantelek. Bo ty mówisz jakieś 20 kg, a mi się wydaje, że jak ty to zobaczysz, to będzie śmiech na sali. No ale dobra, no. Ja mam po prostu hantelek. Od czegoś trzeba zacząć. No, z czegoś trzeba zacząć, no. No tak, no ale Ela, przyniosłaś też torebkę, która podejrzewam waży 4 razy tyle. No, bez tak tej handli. Czyli dźwigam na jedną rękę po prostu cały czas. No właśnie. I to jest no tak, i kręgosłup też chyba bardzo niedobrze, często nie? Kobiety sobie kupują hantelka 1 kg, 1-2, bo ona więcej nie uniesie. Ale tak naprawdę w ciągu normalnych czynności życiowych ty nosisz więcej. Jedno wyjście do sklepu spożywczego i już masz... mamy po 20 kg. No właśnie. I później my robimy trening typu strong. Ja tam dźwigam, męczę się, pocę się, bo wyciskam, mamy zadane 10 powtórzeń. Dla mnie to 10 jest już ciężkie, bo ja mam tam 20 kg.
A ktoś mówi, nie, no ja się w ogóle nie zmęczyłam. A dlaczego? No bo ona 2 kg dźwigała. I ona po tych 10 to byłabym ja. Powtórzeniach. No, ja, no, jak ja, ma się ja nie zmęczyć? Wiem, jak ta Niedobylska ćwiczy. Ona zmęczona. No, no, co to ja? Za trenerka, nie? No dobrze, a jesteś, to już, czy jesteś team waga, czy jesteś team mierzenie się? Bo to jest też bardzo ważny aspekt naszego podcastu. No ja was tu pewnie zaskoczę. O-o. Bo ja wiem, nie, że chyba. Teraz jest taka jest teraz moda, jest taka tendencja i to wszystko, ta psychologia, to wszystko w tym idzie, że wyrzuć tą wagę, nie waż się, nie patrz, akceptuj się. To jest, no, jest taki trend teraz. Ale ja jestem z tej szkoły jednak, wiecie, konkretnej. Jeżeli twoim celem jest konkretnie schudnięcie konkretnej ilości kilogramów, to jak masz to sprawdzić, jak masz to kontrolować, jeżeli nie będziesz się ważyć? No ale dobrze, ale nadal jesteś w tym, podkreślmy to w tym teamie, że no, mówimy o sytuacji, kiedy ja się ważyłam kilka razy dziennie. Ja też. Dwa też. Ach, mówimy o takiej sytuacji. Nie. Powiedzmy sobie, że to chodzi o ważenie się raz w miesiącu, żeby sprawdzić swoje efekty, okej. Okay. No nie, jednak częściej, jeżeli. No bo teraz zobaczcie, zdrowe chudnięcie, tak jak już wcześniej powiedziałam, to jest 0,5% masy twojego ciała w ciągu tygodnia. Podobnie jest budowanie masy mięśniowej. Czyli raz w tygodniu się. Czyli raz w tygodniu, jakby musisz wiedzieć, jaka jest tendencja. Jak, czy na przykład musisz dobrze by było też wiedzieć, czy ty nie za dużo chudniesz. Oczywiście pomijamy ten okres pierwszych 2 tygodni, bo tam będzie bardzo duży spadek, bo będziesz oprócz kilogramów też gubiła wodę. Ale później dobrze jest to sobie kontrolować. I teraz no nie do końca będzie dobrze ważenie się tylko raz w tygodniu, bo dlatego, że możesz trafić raz na tydzień po prostu w moment, kiedy będziesz za bardzo nawodniona, gospodarka hormonalna gdzieś tam będzie trochę inna, więc dobrze jest mieć tą kontrolę tej wagi. Może nie codziennie, ale no co drugi dzień. Jeżeli komuś to nie robi źle na głowę, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma taką wiedzę już, że wie, co to jest zdrowe chudnięcie i chce po prostu iść tą zdrową drogą, ale wtedy też wie, że to będzie dłużej trwało, no to niech się waży, niech się też mierzy, bo to też obwody też oczywiście są ważne, jak najbardziej. Czasami waga nam będzie stała w miejscu, bo będziemy jednocześnie budować masę mięśniową i gubić tkankę tłuszczową i waga nam nic nie powie, ale powiedzą nam obwody. No to... ja to jestem doskonałym przykładem. No, waga stała w miejscu, nawet można powiedzieć, że przytyłam na którymś tam etapie chwilę przed wyrzuceniem tej wagi, pozbyciem się tej wagi kilogram, a miałam w obwodach po 5 cm już mniej. No właśnie, tak, tak. Także jedno i drugie moim zdaniem trzeba robić. Czyli nie wyrzucać wagi, zostawić, korzystać raz w tygodniu, tak nie, średnio? Nie, Ela, ale to wiesz, no to jest jasny też przekaz od Agi, że jeżeli ktoś ma to dobrze ustawione w głowie, no 90% myślę słuchaczek, my też jesteśmy tymi tak. dziewczynami, nie mają tego dobrze ustawionego w głowie. Tak, bo my do tej wagi podchodzimy za poważnie, tak. że tam będzie Aga mówi o sytuacji, że ktoś jest prowadzony, myślę, że mówisz o sytuacji, że jest prowadzony przez kogoś, wie ile ma treningów, wie co je i tak dalej. Tak. W innych przypadkach zalecamy nie ważyć się, mierzyć, a generalnie zalecamy przede wszystkim kontakt z dietetykiem, kontakt z trenerem, rozpoczęcie tego procesu chudnięcia w sposób zdroworozsądkowy. Czekamy na Wasze grube historie, wysyłajcie maile na grubehistorie@gmail.com. Jeżeli macie sukcesy na koncie, też się nimi podzielcie, bo my tak ciągle tak trochę o tych porażkach, o tym, co nam nie wychodzi, abyśmy chciały posłuchać o jakiejś takiej historii ekstra inspirującej, że komuś na przykład był w czarnym dole i ktoś naprawdę odniósł sukces w tym odżywianiu i jak to zrobił, no, żebyśmy pewnie, mogły dziewczyny, się tą historią tutaj bądźcie podzielić. Bądźcie inspiracją dla nas. Znajdziecie nas na naszych Instagramach, jestem Halo Brzoza przez 2L, Ela. Ja jestem Ela Ciarkowska. No prostu. A Niedobylską znajdziecie i na Facebooku, i na YouTubie, i na Instagramie. Wystarczy, że wpiszecie Burn It by Niedobylska. Albo po prostu Niedobylska. No, też się znajdzie. Pożywny był ten odcinek, co? No ja już się zmęczyłam trochę. Jakbym zrobiła taki mocny trening. Och, to był trening umysłowy, dobrze. A teraz wszyscy idziemy na trening, bo tu wykorzystamy ten sprzęt Eli, te hantelki, będziemy tu teraz ćwiczyć, chociaż Niedobylska, jak ją dzisiaj zobaczyłam, to ona się tu odwaliła w garsoneczkę, to jest w marynareczkę. Wyjątek, to jest czyli naprawdę ogromny wyjątek. Ja będę ćwiczyć pewnie. No to co, smacznego treningu? Smacznego i treningu, i smacznego dnia. Ja również życzę wszystkiego, co najlepsze, zdrowia przede wszystkim dla słuchaczy i bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezmiernie miło. Dziękujemy. Dzięki. Pa.